Od ikonicznego obrazu zaczynamy. Tak. Mira, tak. Ahí también hay gorrito y todo. Tak. Stragany. Pierwsza zainteresowana straganami. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z Scheveningen. Wiem, że to brzydko i źle wymawiam, bo to tak nie powinno brzmieć, ale to musiałbym dopaść jakiegoś tubylca, który by mnie tego nauczył. A takowego tutaj nie mam. Tak, dzisiaj Haga, dzisiaj morze, dzisiaj piękne atrakcje, plaży i idę ptaka. Restauracje, knajpki, stragan ze starymi rzeczami, uwielbiam takie miejsca. Więc jak ktoś chce mapę, no to, może tu kiedyś przyjechać i coś takiego kupić. A my co? A my idziemy dalej deptakiem wzdłuż plaży i będę chciał wam pokazać to miejsce w miarę treściwie, nie przedłużając, same najciekawsze miejsca. A przecież i tak zawsze jak będę przynudzał, to możecie przewinąć do przodu. Mam nadzieję, że tego nie robicie. A więc co? Idziemy i oglądamy. A być tutaj i nie wejść na molo, to jak być w Sopocie i nie wejść na molo. Tylko że w Sopocie chyba się płaci. A tutaj. A tutaj trzeba wyjść na wiele schodków. No, na dole jest jeszcze. Na dole też coś jeszcze jest. Nie wiem, czy jakieś stoiska. Gastronomią trąci. No ale co? Mamy tutaj dwupoziomowe molo, więc zobowiązuje. Goframi pachnie. Ja pamiętam, jak to molo było zamknięte, zaniedbane, opuszczone. I władze się zastanawiały, czy nie wziąć się za rozbiórkę. Ale ktoś się pojawił i to uruchomił. Dla leniwych windy. Proszę bardzo. I tak wygląda koniec Hagi, znaczy Scheve. Wygląda to imponująco, po prostu jest budynek, a za budynkiem wydmy, koniec tematu. Super sprawa. Tak, ale to nie było tutaj. Piękny diabelski. Tam na bungee. A jest jeszcze trzecia atrakcja, nie wiem czy to będzie widać. Ale można się na linie tam z tamtej wieży przejechać aż tam. I póki co na dzień dzisiejszy 4 dyszki za osobę. Taka frajda. Kurde, to mogłoby być bardzo interesujące kilkadziesiąt sekund mojego życia. Spróbuj. Na bungee to bym się chyba... Nie, jestem po jedzeniu, to nie ryzykuję. To mnie korci. Ciekawy jestem, jaka jest cena. A tam? Tam byliśmy. Ciekaw jestem, czy można po schodkach na górę wejść, czy trzeba kupować bilet. Tak? No jak? Nie pamiętasz? Nie, no ja mam Alzheimera. Żona. Co ty? Proszę bardzo. Słowo ciałem się stało i stanęło przed nami. Macie bieżący cennik obowiązujący na 6 maja, tak? 2023. Piękne wydmy. Diabelski.
No, ciut wyższe od nas niż teraz jesteśmy, ale niewiele. Tutaj. Na bungee. Molo. No a tutaj jest linki na zipper. Zaraz będą lecieć. I poleciała. No, widzę, że hamowanie jest bardzo agresywne. Dobrze kiwa człowiek, go wyhamuje, ale ogólnie jest bomba. No a w panorama Hagi z tej perspektywy jest naprawdę świetna. Wszystkie wieżowce widać. No i stamtąd zeszliśmy tu i idziemy się przymierzyć do lodów. A potem pójdziemy tam, zobaczymy. O rany, tam jakieś wesołe miasteczko jest. A kiedyś wszystko kończyło się mniej więcej tu. I jak ustaliłem z małżonką, tam gdzie jedliśmy, to tego kiedyś nie było. To jakieś świeże, nowe budynki. Były tylko bloki. Okej. Okay. No więc moi drodzy, pamiętajcie, jesteście w Szchejwe nad morzem. Tu jest molo. Tu jest lodziarnia. A to są pyszne lody i naprawdę są pyszne. Piątaka, taki kubek. Nie można tego nie wziąć. Należy. Po prostu to jest tak samo oczywiste jak kupienie biletu w tramwaju. No tu bym polemizował, ale to po prostu must be. No to my idziemy jeść lody, a wy zbierajcie się do Hagi i po prostu sobie je kupcie. Ej, blondę! No te papuszki zostały za nami. Najpiękniejszy hotel na plaży Haskiej. Nie, na Szchejwę. Haga jest dalej. A to jest kolejna atrakcja turystyczna. I zamierzam wejść do środka. Wchodzisz? No to co? To po prostu trzeba zobaczyć z bliska. Skubani zbudowali żyrafę. No i taki będzie jak następny do naszej kolekcji, tak? Tak, Edyta na duplo. No. Tak. No i zaraz obok Lego mamy kolejną miejscówkę wartą zobaczenia na deptaku w Szchejwę. To jest Oceanarium Sea Life. To miejsce można zwiedzić na Muzeum Kart. Przynajmniej kiedyś można było, podejrzewam, że nadal. I z tego co pamiętam, jest to o tyle fajna sprawa, że można sobie przejść takim szklanym tunelem pod wodą, a nad wami pływają sobie między innymi rekiny, bo takie też mają tutaj. Fajna miejscówka. No a oczywiście po mojej prawej ręce non-stop gastro. I aż tam hen gastro. A tutaj rymarz może wam zrobić na zamówienie pasek.
A tutaj możecie sobie kupić skórę. To tak wygląda jak podkładka pod talerze. Tak, tak. A tutaj mamy autobus szkolny przerobiony na gastro. Nawet fajnie to wygląda. No i wszędzie stragany, stragany. Podejrzewam, że to chodzi o to, że jest dzisiaj sobota, więc dzień taki straganowy, targowy, coś w tym stylu. Co jest ważne. A tutaj sztuka. Te postacie są chyba wzięte z bajek, z tego co się orientuję, ale nie jestem tego na 100% pewny, więc idę to zbadać. To jest chyba polowanie na wieloryby. Tam są papryczki. A tu jest chyba jakieś zwierzątko spętane. Lew i myszy. A tak się po prostu je ryby. No a tutaj mamy Gullivera zamkniętego przez Lilliputy. Kolejne rzeźby. W zasadzie tutaj się kończy. A po prawej co? A po prawej mamy gastro. A potem znowu gastro i jeszcze gastro aż do samego portu. I proszę, takie klimatyczne budynki. Przepiękne, 1882. Uwielbiam. Jest to coś niesamowitego. Tam już jest nowsze. Jest jakiś pomnik, pętla tramwajowa. Flaga turecka, znaczy knajpa turecka pewnie jest. Współczuję tym, co mieszkają w tym bloku. Ale to jest ich problem. Jest pętla tramwajowa, a z tyłu za pomnikiem jest latarnia morska. Śmiesznie, dziwnie i racjonalnie to wygląda, latarnia morska w środku miasta. Ale to nie pierwszy raz, jak w Holandii trafiamy na latarnię morską, która jest w środku miasta. A ta prawdopodobnie wskazuje wejście do portu. Właśnie pytanie, w Scheveningen czy w Hadze? Ale chyba szejwę. Idziemy szukać bunkra. Znaczy ja szukam bunkra, bo żona jest antybunkrowa. Ale gdzieś tu jest bunkier wału atlantyckiego. I bardzo chciałbym go zobaczyć. No a tutaj już mamy falochrony wejścia do portu. Tutaj mamy dwa psy, nakręcę je, bo żonie się bardzo podobają, więc może to będzie kawałek filmu, który będzie chciał obejrzeć. Zaraza. Co to za zaraza? Zaraza. Też będą do siebie strzelać z łuku. O proszę. A tutaj będzie jakaś plażowa odmiana paintballa, polegająca na strzelaniu z łuku do siebie specjalnymi strzałami zakończonymi jakąś kulką. No są dwie drużyny. Taki paintball, tylko z łukami. Nie wiem, jak wiecie, jak to się nazywa, to proszę w komentarzach. Zapraszam, sekcja dla was. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ciekawostka Dropsa. A my idziemy dalej.
kolejny Intel Hotel. Ta sama firma co w Zandam, tylko wygląd trochę inny. Wejście do portu z tabliczką: uwaga, bo na plaży mogą przebywać foki. Pytanie, kogo bardziej ostrzegają, ludzi czy foki? A my sobie idziemy dalej, mijamy ten hotel, jakżeż piękny, i zobaczymy, co dalej. Tak więc, moi drodzy, obeszliśmy hotel dookoła. Udało się. Chociaż w pewnej chwili myśleliśmy, że jednak nie ma przejścia. Doszliśmy do kanału portowego. Zawróciliśmy. Obawiam się, że ta inwestycja, która jest tutaj, chyba pochłonęła obiekt moich poszukiwań. Czyli do niedawna istniejący tutaj jeden z bunkrów wału atlantyckiego, który pilnował tego miasta od strony morza. No cóż, trudno. Chyba że jak zwiną tutaj te wszystkie zabawki, płoty i inne, no to może to się znajdzie. A może po prostu zniszczyli, bo trzeba było wybudować jakiegoś żelbetowego kloca. Trudno. Był pretekst, powód do przejścia. Jeżeli ktoś jest lepiej obeznany w tych okolicach, zna Hagę lepiej niż my i wie, gdzie takowe miejsce znajduje się tutaj, to bardzo chętnie proszę o wskazówki, gdzie ten kawałek betonu nadal jest, jeśli jest. A jeśli nie ma, no to proszę o potwierdzenie, że odszedł. Idziemy dołem. I co jeszcze? No, taka ciekawostka, jeśli chodzi o Scheveningen, czy tam Scheveningen, czy jak tokolwiek się... Wiesz, jak to się wymawia? Nie, no. W każdym razie, jest to jedno ze słówek, które jest na tyle trudne w wymowie, że potrafi tak naprawdę powiedzieć je tylko rdzenny rodowity, albo taki, który wykuł na blachę wymowę tego słowa. W każdym razie, podczas wojny ruch oporu holenderski wszystkich swoich kandydatów, ludzi chętnych do przyłączenia się do takowego ruchu, sprawdzał pod względem między innymi właśnie poprawnej wymowy tego słowa. Niemiec nie potrafił. Dla nich to było wystarczające, żeby wiedzieć, że szpiegunio próbuje ich zinfiltrować, no i Kolo dostawał 5 gramów w okolice twarzoczaszki. To tak z ciekawostek tego pięknego miejsca. No i co? Tutaj nowy budynek przy latarni. A tutaj co? No, wracamy w ciąg gastro. Miejsce rozrywki dla młodzieży i nie tylko. Można sobie poćwiczyć, jak widać. I rozerwać się, albo po prostu pójść się pochlapać, chociaż dzisiaj to tak niekoniecznie. No i po takim spacerku znowu jesteśmy naprzeciwko molo. Tym razem świeże strop wafle zamiast lodów. A świeże strop wafle są tu i wyglądają tak. I są jeszcze gorące. No po prostu dzisiaj mamy węglowodanowy dzień. I jemy, bo dużo spacerowaliśmy i trzeba uzupełnić poziom cukru w cukrze. I tak to wygląda, więc jak jesteście w Hadze, no to po prostu człowiek musi, bo inaczej się udusi. Ale wdycha, takiego jeszcze nie jadłam. No więc sami widzicie, to nie jest sklepowy, kupny gotowiec na zimno, tylko gorący strop wafel. Duży. No, to życzcie mi smacznego, a jak będziecie w Hadze,
no to po prostu trzeba to kupić i zjeść, bo po prostu pewne rzeczy trzeba tutaj zrobić. No, to ja nie przeszkadzam, muszę sobie zjeść i zobaczymy się za chwileczkę. Tam jest na plażę, tu jest do żony, a tutaj tramwaj do Delft, bo blisko jest. Tutaj trzeba poczekać na światełko, a my idziemy do samochodu. A tam są widmy i te piękne widmy kiedyś trzeba będzie zwiedzić całkowicie osobno, bez wchodzenia na molo. I tak się nam dzisiaj kończy przygoda z plażą, z deptakiem na szejwę. Coś co... O! Proszę bardzo, czwarty autobus. Nawet dwa. No. Tu jest drugi, tu sami faceci. A ten to niezrzeszony. A tu jeszcze jeden. A tu już mieszany. Okej. No cóż. Haga zeskakuje. Trzy imprezowe autobusy. Z podziałem. Fajnie. No, my wracamy do samochodu. To tyle tytułem zwiedzania jednej z najsłynniejszych plaż Holandii. Z molo. Chyba najsłynniejszym w Holandii. W jednym z największych miast Holandii, czyli Hadze. A my do samochodu. Parking i dzida do domu, bo mamy jeszcze jakąś godzinkę. No, będzie godzinka jazdy. Także. To co? Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się nie podobało, to mam nadzieję, że się spodoba. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. I do następnego Stroopwafla. Ciao.